Przejście z Windowsa na macOS-a może być naprawdę trudne. Dla mnie też takie było, dlatego w tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób ustawić swojego nowego MacBooka tak, aby od razu działać na nim jak profesjonalista. Na początku wchodzimy sobie w ustawienia systemowe tutaj na dole, w doku. Przechodzimy sobie do opcji wygląd. I tutaj oczywiście warto też sobie wyłączyć zabarwiaj tapetę w oknach, dzięki czemu nasze okienka nie będą tak przeźroczyste jak normalnie i ten kolor z tapety nie będzie wpływał na nasze okienka. I tutaj dwie dodatkowe opcje. Lubię mieć te paski przewijania cały czas aktywne przy wszystkich oknach, dlatego zaznaczam te dwie opcje na zawsze oraz przenosi w kliknięte miejsce. Kolejna rzecz, do której przechodzimy, to opcje gładzika, które ułatwią Wam po prostu sterowanie, nawigowanie Waszym MacBookiem. Pierwsza rzecz to oczywiście szybkość ruchu. Ona standardowo jest ustawiona na taką niską wartość, jednak tak jak widzieliście wcześniej, ja lubię, jeżeli szybko mogę przewinąć się z jednego rogu ekranu na drugi, dosłownie jednym takim swajpnięciem. Następnie mamy siłę kliknięcia. Tutaj zostawiam na średnią i to, co ważne, to oczywiście klikanie stuknięciem i tą opcję polecam Wam zaznaczyć. Tego mi bardzo brakowało na początku, ponieważ przyzwyczajenia z laptopów Windowsowych były takie, że jeżeli lekko dotknąłem, to było kliknięcie. Jeżeli pierwszy raz korzystacie z MacBooka, to oczywiście kliknięcie dwoma przyciskami aktywuje prawy przycisk myszy. Następnie przechodzimy do przewijania i powiększania. Tutaj mam trzy opcje zaznaczone: pomniejsz lub powiększ, czyli zsuwanie i rozsuwanie palcami. Powiększenie inteligentne, czyli jeżeli stuknę dwukrotnie dwoma palcami, to jest to szybkie zoomowanie. No i obracanie dwoma palcami bardzo przydatne, jeżeli na przykład chcemy zdjęcie sobie odwrócić. I ostatnia zakładka, więcej gestów, czyli zmiana strony przesunięciem. Czyli macie na przykład otwartą przeglądarkę Chrome, przesuwacie w lewo, cofacie się o jedną stronę, przesuwacie w prawo, przechodzicie do następnej. Kolejny skrót mega pomocny przy pracy na MacBooku to oczywiście przesunięcie w lewo i w prawo czterema palcami, czyli przechodzicie sobie między różnymi ekranami, między biurkami. Jeżeli przesuniecie dwoma palcami po gładziku od strony prawej, wysuwacie powiadomienia. Kolejny skrót Mission Control, jeżeli tak jak widzicie na jednym ekranie macie otwartych wiele okienek, wystarczy, że trzema palcami przesuniecie do góry i w tym momencie one się rozsuwają i ustawiają się koło siebie, więc swobodnie możecie się przełączać między nimi. No i dwa pozostałe skróty na touchpadzie, czyli launchpad i pokaż biurko, czyli pokazujemy wszystkie aplikacje, które są w launchpadzie, ewentualnie jeżeli rozsuwamy palce, pokazujemy pulpit. Przechodzimy do zakładki wyświetlacze i tutaj oczywiście widoczne są wszystkie podpięte do laptopa wyświetlacze. Ja w tym momencie mam dodatkowy monitor BenQ, ale klikamy sobie na wbudowany wyświetlacz, bo to nas interesuje. Poniżej mamy rozdzielczości dostępne dla tego ekranu. Oczywiście nie jest to pełna lista. Żeby włączyć wszystkie rozdzielczości, klikamy zaawansowane i pokazuj rozdzielczość jako listę. Klikamy gotowe, a następnie zaznaczamy opcję pokaż wszystkie dostępne rozdzielczości i tutaj już możecie wybrać rozdzielczość ekranu, która Was interesuje. Pod spodem jako fotograf, jako montażysta filmów nie chcę, żeby automatycznie zmieniała się jasność obrazu podczas kiedy pracuję, dlatego odznaczam sobie to dostosowanie jasności automatycznie i wolę ręcznie to ustawiać. Jednak musicie jeszcze pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli wejdziemy sobie w zakładkę bateria, tutaj w opcjach mamy także opcję oszczędzania energii przez lekkie przygaszanie wyświetlacza podczas pracy na baterii. Oczywiście to też musimy odznaczyć, żebyśmy mieli zawsze jednolite podświetlenie. Następnie wracamy sobie jeszcze raz do wyświetlaczy i tutaj jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o kolory, ponieważ MacBook może delikatnie zmieniać kolory w zależności od oświetlenia, w którym się znajdujecie i ta opcja nazywa się True Tone. Chcemy ją oczywiście wyłączyć, żeby mieć cały czas jednolite kolory. I warto także pamiętać o opcji Night Shift, czyli o ocieplaniu obrazu w miarę jak się ściemnia. Warto, żeby tą opcję po prostu ręcznie wyłączyć, a jeżeli ją potrzebujecie, to oczywiście możecie tutaj wejść i ją aktywować. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest sklep Lantre.pl, który jest autoryzowanym sprzedawcą produktów Apple i to właśnie w Lantre kupiłem sam mojego niezawodnego MacBooka i powiem Wam, od pierwszego użycia jestem pod ogromnym wrażeniem jego wydajności i designu. I powiem Wam, że nie pamiętam, kiedy jakieś urządzenie tak uprościło mi pracę nad moimi filmami i zdjęciami. Dlatego, jeżeli sami szukacie niezawodnego sprzętu lub
chyba akcesoriów do MacBooka, które pomogą Wam po prostu w codziennej pracy, to koniecznie odwiedźcie stronę lantre.pl. Przejdźmy teraz do zakładki biuro i dok. Tutaj oczywiście możemy regulować wielkość dolnego doku, na którym znajdują się często wybierane przez nas aplikacje. Możemy także zmienić skalę animacji, jeżeli najedziemy myszką tutaj na ten dok. Oczywiście ja wolę albo mieć ten efekt minimalny, albo praktycznie całkowicie wyłączony. Możemy także wybrać metodę minimalizacji okien. Ja osobiście lubię efekt skalowania, ale możecie także wybrać efekt Gina, który wygląda w ten sposób. Polecam Wam także włączyć opcję pokazywania pulpitu. Jeżeli klikniecie w tapetę, to wygląda w ten sposób, że macie wolne pole, klikamy i wszystkie okienka rozjeżdżają się. To jest bardzo przydatne, przynajmniej dla mnie w moim workflow. A kolejna rzecz to jest Mission Control. I tutaj polecam Wam jedną rzecz oczywiście wyłączyć, to automatycznie porządkuj przestrzenie według czasu ostatniego użycia, dzięki czemu jeżeli macie te aplikacje tutaj na biurku u góry, one nie są zmieniane przez MacBooka w zależności od właśnie czasu ostatniego użycia. I tutaj także przełączanie aplikacji, przejdź do przestrzeni z otwartymi oknami danej aplikacji, tą opcję polecam Wam zaznaczyć. Poniżej macie także opcję aktywne narożniki. Polecam Wam oczywiście ustawić sobie narożniki według własnego uznania. Ja tutaj wykorzystuję dwa skróty klawiaturowe, czyli pokazywanie Mission Control oraz Launchpada. I każdy z tych skrótów, każdy z tych rogów ekranu możecie wykorzystać jak chcecie. Możecie oczywiście bez wciskania żadnego klawisza, albo możecie nacisnąć na klawiaturze dowolny klawisz, na przykład Shift albo Control, i dzięki temu możecie dopisać taki predefiniowany skrót, który będzie działał wyłącznie wtedy, kiedy właśnie będzie naciśnięty klawisz. I zobaczcie, działa to w ten sposób, że wciśnięty mam klawisz i dzięki temu mogę szybko uruchomić sobie biurka i przełączać się między nimi. Natomiast kiedy dojadę do tego niższego narożnika z wciśniętym Command, Launchpad będzie uruchomiony i dzięki temu mogę się przełączać między wszystkimi aplikacjami. Kolejną bardzo ciekawą opcją jest opcja Stage Manager i ona bardzo fajnie działa, ponieważ jeżeli ją włączycie, to wszystkie okienka pojawiają się tutaj po lewej stronie w formie takich szybko wybieralnych miniaturek. Minimalizujemy i zobaczcie, mamy pusty pulpit, ale jeżeli chcemy się szybko przełączyć między okienkami, to właśnie to jest wszystko możliwe. Tego Stage Managera używam od czasu do czasu i w niektórych sytuacjach przy pracy, na przykład z wieloma oknami, bardzo mi pomaga. Jeżeli używacie z MacBookiem stacji dokującej, tak jak w moim przypadku używam CalDigit TS4, do której mam podpięty internet za pośrednictwem kabla RJ45, to warto sprawdzić sobie, czy jest to połączenie preferowane przed połączeniem Wi-Fi. Żeby to zrobić, wchodzimy sobie do zakładki sieci, klikamy tutaj te trzy kropki, a następnie sprawdzamy kolejność usług. Jeżeli ta kolejność jest taka jak w tym momencie, to wszystko jest ok. Jeżeli nie, to wystarczy, że przesuniecie po prostu tutaj na liście pewne ustawienia do góry w tej kolejności bardziej preferowanej. Przechodzimy sobie teraz do centrum sterowania i tutaj w centrum sterowania możecie wybierać ikonki, które pokazują Wam się tutaj na tym górnym pasku. Najważniejsza ikonka według mnie, która powinna być od razu aktywna, to oczywiście pokazuj procentowy stan baterii i to wszystko macie tutaj w tej opcji bateria, a następnie oczywiście polecam Wam włączyć Wi-Fi, dzięki czemu będziecie zawsze mogli szybko przełączyć się między różnymi routerami, Bluetooth, no bo tutaj będziecie mogli sprawdzić, połączyć urządzenia działające po Bluetoothie. AirDropa mam wyłączonego, do tego Stage Manager, który tutaj z poziomu tego paska można szybko włączyć i wyłączyć. Klonowanie ekranu, czyli dzięki tej ikonce możecie szybko połączyć się z innym wyświetlaczem. Wyświetlacz, czyli wszystkie opcje dotyczące jasności, włączenia trybu Night Shift, True Tone, trybu ciemnego, to właśnie tutaj. Do tego oczywiście dźwięk, czyli jeżeli macie kilka kart dźwiękowych, mikrofony, różnego rodzaju głośniki, słuchawki, to tutaj się przełączacie między tymi wszystkimi ustawieniami. No i to są właściwie najważniejsze ustawienia, które tutaj mam. Przeglądarką systemową do plików i folderów w MacBooku jest Finder, który znajdziecie w doku. Jeżeli go uruchomicie, to tutaj możecie spersonalizować sobie rzeczy, które chcemy mieć najczęściej wyciągnięte na tym pasku narzędziowym. Żeby to zrobić, klikamy prawym przyciskiem myszy,
dostosuj paski narzędzi i tutaj przeciągając możecie sobie dodawać lub odejmować pewne rzeczy. Możecie także wstawiać dodatkowe odstępy między ikonami. I tak jak widzicie, z rzeczy najpotrzebniejszych dla mnie to jest oczywiście możliwość tworzenia nowego folderu szybko, usuwania pewnych rzeczy, zmiany widoku, grupowania, udostępniania, edycji tagów, a także tutaj mam zakładkę od innych czynności. I dodawanie, usuwanie, tak jak Wam pokazywałem, jest bardzo proste. Wystarczy po prostu sobie poprzeciągać te ikonki, które tutaj są Wam potrzebne. W MacBooku, inaczej niż w Windowsie, mamy pasek dopisany do każdego okna, który jest przyklejony zawsze u góry, a nie tak jak w Windowsie, do górnej belki okna. Dlatego jeżeli mamy aktywne okno Findera, ustawienia znajdziemy właśnie tutaj. Klikamy ustawienia i po to, żeby zmienić pewne rzeczy dotyczące tego paska tutaj po lewej stronie. Polecam Wam zaznaczyć to otwieranie folderów w kartach zamiast w nowych oknach, dzięki czemu jeżeli otwieracie jakieś nowe okno, możecie je po prostu otworzyć tutaj w karcie i łatwo się przełączać bez zmiany okna. Kolejna zakładka, tagi. Tutaj możecie dodać wyświetlane tagi, dzięki czemu możecie w bardzo łatwy sposób dodawać lub usuwać rzeczy, oznaczać pewne pliki i foldery tagami, dzięki czemu będziecie mogli łatwiej je odnajdywać. Następna zakładka, pasek boczny. To tutaj macie opcje, dzięki którym możecie dodawać na przykład dodatkowe zakładki do ulubionych, załóżmy ostatnio otwierane foldery, AirDrop i tutaj macie masę rzeczy, możecie sobie wszystko posprawdzać. I w zakładce zaawansowane, tutaj między innymi bardzo fajna opcja, usuwaj rzeczy z kosza po 30 dniach, czyli automatycznie kosz będzie nam się opróżniał, dzięki czemu nie musimy o tym myśleć, żeby zwolnić sobie przestrzeń na dysku. I kolejna rzecz, którą polecam Wam uruchomić w Finderze, to tutaj ta ścieżka dostępu, którą widzicie poniżej. Jeżeli chcecie ją włączyć, to klikamy sobie w aktywnym oknie Findera w widok i tutaj akurat jest ukryj, ale tu będzie pokaż pasek ścieżki dostępu. I także bardzo ciekawą opcją w Finderze jest to, że tutaj ten pasek ulubionych możecie sobie swobodnie zmieniać, możecie zamieniać kolejność, a także dodawać foldery, jeżeli któryś chcielibyście mieć taki szybko dostępny. Kolejną rzeczą, która jest fantastyczna w MacBooku, to oczywiście Spotlight, który uruchamiacie skrótem klawiaturowym Command Spacja. Tutaj możecie wyszukiwać naprawdę różne rzeczy, od audiobooków, systemowe ustawienia, jakiekolwiek na MacBooku. Naprawdę to jest przepotężne narzędzie. Od razu też macie sugestie co do wyszukiwania w Google, więc polecam Wam często korzystać z tego narzędzia. Osobiście oprócz Spotlighta korzystam z rozszerzenia Alfred, z dodatkowej aplikacji, która według mnie jest jeszcze potężniejsza i która pozwala naprawdę na wyszukiwanie masy rzeczy, chociażby to, że wpisując skrót klawiaturowy AM, wystarczy, że wpiszę Anker, i od razu tutaj akurat na oknie bocznym pokazuje mi się Chrome z wyszukiwaniem Anker w sklepie Amazona. Także jest to naprawdę mega fajne narzędzie, polecam Wam. Bardzo konfigurowalne, jeżeli tutaj sobie wejdziemy w zębatkę, to tak jak widzicie naprawdę tych opcji jest tutaj masa. I ogólnie jest to narzędzie, które wiele osób poleca. Kolejną rzeczą, którą zainstalowałem, była aplikacja iStatistica w wersji Pro. Niestety jest to wersja płatna, ale naprawdę warto. Zobaczcie, tutaj mamy masę informacji o tym, jaki jest stan pamięci, dysku, jakie jest obciążenie danych elementów, które aplikacja zużywa, ile pamięci, jakie jest obciążenie procesora. Naprawdę gorąco Wam polecam. I teraz krótki przegląd aplikacji, które jeszcze Wam gorąco polecam na sam początek. Po pierwsze, aplikacja iStatistica. Jest to aplikacja, dzięki której możecie podglądnąć stan praktycznie całego komputera, poczynając oczywiście od procesora, pamięci, a kończąc na dyskach, temperaturach i baterii, stanie sieci i naprawdę wielu, wielu innych rzeczy. Gorąco Wam polecam. Niestety aplikacja jest aplikacją płatną, ale według mnie naprawdę warto. Kolejna aplikacja, którą gorąco Wam polecam, to aplikacja Moom do tego, żeby układać okienka właściwie w dowolny sposób, bo te wszystkie rzeczy możecie sobie wcześniej spredefiniować tutaj w zakładce Custom, jakie okienko, gdzie ma się przyklejać i jakich ma być rozmiarów, a technicznie wygląda to w ten sposób, że po prostu biorę sobie, przeciągam do rogu i na przykład mam predefiniowane rogi. Jeżeli przeciągnę do boku ekranu, to w tym momencie aplikacja otwiera mi się na połowie ekranu. I jest to bardzo pomocne, jeżeli na przykład z jednej strony puszczam jakiś film, a z drugiej uruchamiam sobie notatnik po to, żeby robić sobie notatki. I to układanie okien jest
bardzo proste. Można to także robić za pomocą skrótu klawiaturowego. Ja w tym momencie mam ustawiony skrót Option tylda i w tym momencie wciskam sobie jedynkę, okno przeskakuje na lewo, dwójkę na prawo, trójeczka do rogu ekranu i te wszystkie oczywiście ustawienia są predefiniowane, więc to wszystko możecie dopasować pod siebie. Kolejną bardzo użyteczną aplikacją jest DropZone. Używam jej w wersji darmowej, jest też wersja płatna i jest to aplikacja, która ma służyć do tego, żeby bezproblemowo przenosić pliki, foldery, aplikacje między różnymi miejscami, ewentualnie właśnie wrzucać sobie na przykład na FTP-a czy na dysk Google'owy. I aplikacja DropZone działa w bardzo prosty sposób. Bierzemy pliki, które chcemy gdzieś przenieść, wrzucamy je tutaj do strefy zrzutu, a następnie wchodzimy w miejsce, do którego chcemy to skopiować, uruchamiamy znowu, widzicie, mamy już pogrupowane elementy, przenosimy i mamy szybką kopię. Oczywiście w taki sam sposób możemy sobie tutaj dodawać różne foldery i różne akcje, które po prostu ułatwiają nam pracę, dzięki czemu na przykład weźmiemy te pliki, przesuniemy je do folderu Downloads, i już te pliki są przenoszone. Kolejna aplikacja to Alt-Tab. Jest to aplikacja zastępująca właśnie przełączanie się między okienkami. Standardowo w macOSie mamy tego typu widok. Jest to widok mocno uproszczony, ponieważ jeżeli macie otwartych kilka zakładek Google Chrome, nie widzicie ich tutaj wcale. Do tego właśnie potrzebna była mi ta aplikacja. Ustawiamy sobie skrót klawiaturowy. W moim przypadku ustawiłem sobie Option Tab i w tym momencie, zobaczcie, mamy dostęp do wszystkich okienek, które są uruchomione na tym komputerze. Co jest jeszcze fajne, od razu są ikonki. Możemy sobie pomniejszyć dane okno, powiększyć, a nawet wyłączyć. Także wystarczy, że skorzystam ze skrótu klawiaturowego Q i zobaczcie, zamykam sobie z automatu te okienka, których nie potrzebuję i z łatwością mogę się przełączać na te, na które chciałbym. I tak jak widzicie, wszystkie pojedyncze nawet okna Chroma są tutaj widoczne. Jest to naprawdę mega użyteczna rzecz. Oczywiście dolny dok w pełni możecie dostosować do siebie. I tutaj mamy strefę, gdzie możecie wybrać narzędzia, aplikacje, których używacie najczęściej. Załóżmy, że chcielibyście dodać tutaj kalkulator. Wystarczy, że wejdziecie w Launchpada. Tutaj znajdują się wszystkie aplikacje zainstalowane na waszym komputerze. I to jest bardzo system zbliżony do tego, jaki macie na telefonie. Wszystko, co musicie zrobić, to na przykład wziąć ikonkę kalkulatora i przesunąć ją tutaj. I tak jak widzicie, ona już pojawiła się w doku. Jeżeli jest w złym miejscu, klikamy sobie i przenosimy w dowolne miejsce. Jeżeli chcielibyście ją usunąć, bierzemy i wrzucamy ją do kosza. Jeżeli chodzi o organizację pulpitu, to oczywiście tutaj możecie z łatwością przeciągać foldery, czyli wszystkie rzeczy, które macie tutaj w aplikacji Finder. Wystarczy, że weźmiecie je, przeciągniecie i macie już na przykład przesuniętą aplikację właśnie na wasz pulpit. Żeby zorganizować sobie pulpit, wystarczy, że klikniecie prawym przyciskiem w dowolnym miejscu, a następnie wejdziecie w opcję pokaż, opcję widoku. I tutaj oczywiście możecie zmieniać wielkość ikon, możecie także zmieniać odstępy, możecie zmieniać porządek, a także możecie włączyć sortowanie. Pod spodem także macie opcję zmiany wielkości tekstu, a także pozycję etykiety, dodatkowe informacje, jak na przykład ilość rzeczy w danym folderze, a także pokazywanie podglądu ikon. Jeżeli chodzi o podgląd zdjęć na MacBooku, to bardzo brakowało mi opcji dostępnych w Windowsie i to, co mogę wam polecić, to aplikacja Pixea, którą naprawdę bardzo dużo osób poleca. Szukałem jej bardzo długo. Jest to aplikacja, która pozwala wam po prostu, tak jak na Windowsie, przeglądać normalnie zdjęcia klikając i przesuwając się między nimi tutaj w lewo i w prawo. Mamy także opcję pokazywania takich miniaturek na dole. Możemy sprawnie zmniejszać i zwiększać przybliżenie tego naszego widoku, a także tak jak widzicie tutaj na dole mamy opcję podglądu podstawowych informacji jak rozdzielczość, wielkość, data stworzenia, więc jest to naprawdę bardzo dobra przeglądarka. Jeżeli ją zainstalujecie, to jedna ważna rzecz, musicie prawym przyciskiem kliknąć sobie na zdjęcie, następnie wejść w informacje i tutaj musicie zaznaczyć opcję otwórz w aplikacji, wybieracie aplikację Pixea App i to, co robicie, to klikacie zmień dla wszystkich. Dzięki temu ta przeglądarka będzie przeglądarką domyślną do zdjęć. Osobiście też bardzo dużo wykonuję screenshotów czy nagrań ekranu. Robi się to na MacBooku używając skrótu klawiaturowego Command Shift 5,
gdzie wyskakuje nam okienko i tutaj wystarczy zaznaczyć powierzchnię, którą chcemy albo nagrać, albo zrobić zdjęcie, ale co jest bardzo istotne, MacBook niestety zrzuca nam te wszystkie screenshoty wprost na pulpit i to jest bardzo niechlujne, bym powiedział, dlatego polecam Wam oczywiście zmienić lokalizację, wchodzimy sobie tutaj w opcje i tutaj musimy wybrać oczywiście inne miejsce i wybieramy oczywiście sobie miejsce, gdzie chcemy, żeby te zrzuty ekranu były robione. A jeżeli szukacie takiego eksploratora plików przypominającego Total Commandera z Windowsa, to polecam Wam aplikację Max Commander. Znajdziecie ją w App Store. Aplikacja płatna, ale naprawdę warta swojej ceny. I ostatnią aplikacją, którą Wam polecam, jest aplikacja Amfetamin. Dzięki niej Wasz MacBook nie będzie się wyłączał, jeżeli na przykład potrzebujecie wysłać jakiś duży plik albo renderuje się coś w DaVinci. Wystarczy, że po prostu klikniecie sobie wtedy tą ikonkę po instalacji i wybierzecie czas, przez który właśnie MacBook ma pozostać włączony. I u mnie ta aplikacja świetnie się sprawdza właśnie wtedy, kiedy muszę wysłać duży plik, muszę wyrenderować jakiś większy film. Wtedy wystarczy, że sobie kliknę na przykład nie wyłączaj przez 3 godziny i wiem, że MacBook pozostanie właśnie aktywny. W MacBooku też możecie do swojego pulpitu albo do tego panelu bocznego, który tutaj jest, bezproblemowo dodawać różnego rodzaju widgety. Do tego panelu z boku, jeżeli chcecie dodać, wystarczy, że klikniecie edytuj widgety, natomiast na pulpicie klikamy sobie prawym przyciskiem i również wybieramy edycję widgetów i tutaj w bardzo prosty sposób możemy dodać sobie zegar, możemy dodać różnego rodzaju informacje o stanie baterii, a także inne widgety z różnych aplikacji, ponieważ tak jak na telefonie, tak tutaj w macOSie właśnie macie wszystkie dostępne widgety z wszystkich aplikacji. A teraz wyświetlają Ci się kolejne filmy z serii o MacBooku. Kliknij w ten, który najbardziej Ci się podoba. Oczywiście zostaw po sobie komentarz i lajka.